witam wszystkich. Ja również witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ale pierwsze muszę truskawkę zjeść z swojego pola. Zięciu, chodź na truskawkę. Czy ty już pojadł? A skąd? No to chodź. Nie dała ci? Ja cię kręcę. Trzeba kwiatek, żebyś nie mówiła, że nic od zięcia nie. Oj, dziękuję ci, zięciu. A ja? Masz truskawkę wytaplaną w miodzie. W miodzie, o. A, to chętnie. Przytul się teraz do męża. Nie. Nie. Dzięki, ale za truskawkę dziękuję. No dzisiaj kolejny dzień. Ale znaczy piękne. Kolejny odcinek. Ale zobacz, już coś żarło. No coś się do niej dobrało, no, było pierwsze od ciebie. No to ale nic, to co? Ale pyszne. I zabieramy się za kwiatki. Tutaj będziemy brać się za pelargonie i nie tylko. No ale najpierw widzicie, truskawki. No, jak się temu oprzeć, jak to swoja truskawka pierwsza. Z pola. No tutaj we wczorajszym odcinku. I to takie najlepsze z piachem niemyte. No, no, pamiętasz, jak miałaś plantację truskawek? Pewno. I też właśnie, żeśmy tylko wtedy była sęga sęgana, nie? I to będę była. Sobie truskawkę, to mi na wizji powie, to nie powie, żebym nie ruszał. Ale ty jesteś, wiesz co? No masz do woli teraz tych truskawek. Urodziły się piękne, duże. No naprawdę cudowne. Jeszcze trzeba jechać, bo tam jeszcze jest na polu do oberwania. Będzie jeszcze cała kobiałka. No to teraz chwila na truskawki. Najlepsze truskawki są takie właśnie proste z krzaka, nieumyte, jeszcze z piaskiem. Oczywiście ekologiczne, no bo takie z plantacji to nie wiadomo, co one tam dostały. I my osobiście tutaj uwielbiamy z miodem, takim świeżo wykręconym, albo no ze słoika, maczane w miodzie. Chociaż tutaj nie wsadzajcie truskawki do słoika, bo wam miód skiśnie. Miód nie lubi towarzystwa. Łyżeczką na truskaweczkę są przepyszne. No i teraz mamusia zabiera się już tutaj za pelargonie. Dzisiaj musimy z tymi pelargonami w pierwszej kolejności zrobić. Taka jest decyzja mamusi, no że tak. Pelargonie idę na pierwszy rzut. Ogród może czekać, może się walić, palić pelargonie. Wszystko na temat. I teraz tak, uprawa pelargonii, jak o nią dbać, co robić, żeby była piękna, zdrowa i cieszyła nasze oczy bukietem kwiatów. Przede wszystkim podłoże, pelargonie kupowane, małe sadzonki kupujemy w ziemi torfowej. Ziemia torfowa niestety bardzo szybko przesycha. Pelargonia jest kwiatem afrykańskim, który kocha słońce, kocha ciepło i kocha upały. Nie znosi ona cienia, także jak posadzicie ją w cieniu, ona będzie taka wybujała, wysmukła. Te kwiaty będą takie chude, byle jakie. Musi mieć stanowisko naprawdę słoneczne, ewentualnie tak jak tutaj do południa zacienione, ale generalnie słońce i ziemia. Po kupieniu kwiatów, wszystkich, jakie tylko kupujemy, jak przynoszę do domu, to z mamusią przesadzamy je do własnej ziemi kompostowej i kupujemy odpowiednie już nawozy. Tutaj do pelargonii jest, ja już to pokazywałam, Planton K. I to jest taki nawóz, który jest zaopatrzony we wszystkie składniki pokarmowe, dobrane, tak zbilansowane, aby pelargonia wyczerpała z nich jak najwięcej. No i później co tydzień podlewam. Proporcja jedna łyżeczka na 10 litrów. Bardzo to jest wydajne. Będziesz musiała przekładać. Także mówię, podstawa to jest ziemia. Przesadzić je z ziemi torfowej. Ona nie będzie szybko wysychała, a co za tym idzie, nie będą wysychały korzenie. Pelargonia lubi dużo wody, ale nie lubi deszczu. Jak są deszcze krótkotrwałe, delikatne, ciepłe, jest wszystko ok. Ale jak przyjdzie tydzień takiego pochmurnego, takiej pochmurnej pogody, tydzień takich ciężkich deszczy, pelargonia będzie ginąć. Ona będzie dostawała pleśń, będą opadały kwiaty. Nie lubi długotrwałych deszczy. To też musicie właśnie wiedzieć. No i co? Jeżeli przychodzą deszcze, bardzo dobrze jest pelargonie opryskiwać czosnkiem. Pomału, mamusiu. Pomału, zdążysz. Bo już mi się w głowie zakręciło.
opryskiwać roztworem z czosnku, 3 ząbki, to co ja zawsze powtarzam, 3-4 ząbki zmiażdżyć, zalać litrem letniej wody, pozostawić na noc i rano opryskiwać. To zapobiega szarej pleśni i wszystkim chorobom grzybobójczym. Także tutaj uchroni naszą pelargonię przed chorobami spowodowanymi z długotrwałych deszczów. Także mówię, podstawa jest ziemia. Jeżeli zostawicie je w ziemi torfowej, przychodzą upały, ona bardzo szybko wysycha i pelargonia ma przerwę w dostawie wody, bo nie jesteśmy w stanie zaopatrzyć tyle wody, ile ona potrzebuje, bo torf wysycha. Wtedy ona niestety nie buduje kwiatów, nie buduje takiej bogatości tego krzaka w związku z tym, że nie ma stałego dostępu do wody. Ziemia taka swoja, która jest bardziej zbita jak torfowa, właśnie zaopatruje, gwarantuje w sumie nam stałą wilgoć, no tylko, że trzeba podlewać sądniże i 2 razy dziennie. Tutaj trzeba bardzo dbać, aby te pelargonie były ładne. Kolejnym takim bardzo istotnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest obłamywanie wszystkich przekwitniętych pędów, dlatego że, zobaczcie, podejdź bliżej, jak on przekwita, tutaj jeszcze jest zielony, jest jeszcze jakiś pojedynczy kwiatuszek, składniki pokarmowe dalej są przekazywane do tego pęda i najpierw opada płatek, żółknie to, opada to, a na końcu to i zanim cały proces usychania, odpadnięcia tego kwiatostanu przejdzie, to niestety czerpie jeszcze składniki pokarmowe. Blokuje tym samym rozwój młodych pędów tutaj z miejsc oczkowych, gdzie wyrastał pęd poprzedni. Jeżeli go wyeliminujemy, składniki pokarmowe, które miały być tu dostarczone, będą dostarczone na roślinę i w miejsce oczka. Oczka, które zostaje już puste i te składniki nie przejmie ta już niepotrzebna, uschnięta część, tylko przejmie kolejna część, która będzie się rozwijała i roślina będzie bogatsza, 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 aż doczekamy się takiej potężnej, pięknej kopuły. Usuwanie wszystkich zeschłych, poranionych liści też jest bardzo ważne. Wyrywanie ziela, które również czerpie niepotrzebnie tutaj z tych roślin. No i te pędy, no te pędy. I teraz tutaj jeszcze Wam powiem odnośnie różnych surfiniowatych. Są surfinie, są petunie, są miliny. Tutaj mam milin. To jest ta roślinka bardzo wymagająca. Ona dosyć szybko łapie niestety mszyce dzwonkowatych. I jeżeli taką mszycę przegapicie, to w przeciągu 3 dni potrafi zniszczyć cały milin i wasza praca pójdzie na marne. Tutaj trzeba tego pilnować. Również odpowiednie nawozy do surfini, stosowanie nawozów i wymiana podłoża. To samo, żeby nie było w podłożu torfowym, bo te kwiaty, tak samo jak pelargonie, potrzebują dużo wody. I obrywanie tych przekwitniętych kieliszków. To trzeba tego pilnować, bo ta sama sytuacja co z pelargoniami. Ale dla osób bardziej zapracowanych, które mają mniej czasu, bardzo dobrą alternatywą jest supertunia. To jest taka roślina, która jest mało pracochłonna. Wymiana podłoża, konieczność, żeby wsadzić ją do ziemi takiej bardziej zbitej niż torfowa, ale supertunia ma zdolność samooczyszczania się z tych przekwitniętych kwiatów. I zobaczcie, tutaj były poprzekwitane, one już same poodpadały. Tutaj nawet jest odpadnięty kwiatuszek, tu jest odpadnięty. Nie musimy latać i skubać tych kwiatuszków, one same odpadają. I to tak naprawdę jest fajny kwiat. Bardzo pięknie się rozkrzewia. Miałam w tamtym roku jako taką nowość tutaj u mnie. I z mamusią posadziłyśmy sobie w jedną donicę, chyba wtedy 2, tak? Taka kaskada nam wyrosła, ale też dużo wilgoci, zmiana podłoża i ta nie łapie tak mszycy dzwonkowatych.
nie łapie. Jest chyba bardziej odporna, może jest jakoś już genetycznie zmodyfikowana, że wydziela coś w sobie, że te mszyce tak za bardzo do niej nie lgną. No, ale mimo wszystko pilnować trzeba. Okej, to nie, tutaj muszę to ściągnąć. Teraz się zaczyna przestawianie kwiatów. Ten będzie lepiej tu pasował. O. No. Mówiłam wam we wczorajszym odcinku, że teraz będzie akcja, tu mi nie pasuje, a może ten będzie lepiej, a może tamten będzie lepiej. No teraz tak będzie, no co zrobię, no. I tydzień czasu mamusi nie będzie. Nie, to będzie lepiej. Mówiłam wam. O. Widzicie, jak to wygląda w praktyce. Tak. A zobacz. Ale zięciu, zobacz jeszcze, ale to jeszcze nie wszystko jeszcze jest. Ja nie wiem, czy tam będzie wejście dalej. Wysepkę na środku podwórka. Edzie nieraz jak widzi już te kwiatki i mówi, tak wiecie co, wam już całkiem odbiło. Mówi, to może wysepkę, rondo na środku podwórka zróbcie. A ja kiedyś mówię, ty, dobra, to jedź i zrób. On mówi, żartowałem. O. Tutaj wisiały bratki, teraz ściągnęła je mamusia, no i tak się zastanawia, gdzie dać bratki. No przecież ich nie wyrzuci. Nie, nie, ja już gdzie papuszki są, tam ich powieszę, tam, bo to szkoda przecież. Bratki jeszcze pięknie są, zobaczcie, jak tamte wyglądają. Przed chwilą była koleżanka i mówi, ty, one niedługo będą jak ten żywopłot z bukszpanu. No rosną ładnie, bardzo ładnie. Dobra, wiecie co, widzimy się za chwilkę. Za kilka godzin, jak już tutaj, bo tu teraz będzie 150 i jeszcze dwa razy przestawianie, przekładanie, ten nie tu, tutaj jednak to. Jeszcze begonie lodowe są, jeszcze są te, jak one, dalie. To wszystko musimy poprzywozić. Mamusia musi się tutaj skupić, gdzie chce to poustawiać, tak, tak. A ja chyba najlepiej się zabiorę i pojadę na pole. Pojedziesz na pole. I nie będę tutaj przeszkadzać. Tak. Widzimy się za kilka godzin. Według wszelkich prognoz synoptycznych właśnie u mnie leje, ulewa. Jest dzień drugi. Mamusia wczoraj już tutaj te kwiatki popowieszała, poustawiała. Jeszcze dzisiaj rano je przestawiała, bo jej tutaj któryś nie pasował. Także miała zajęcie cały dzień. Dzisiaj od rana też już wzięła się za begonie. No i teraz stwierdziła, że pod altanką brakuje jej jeszcze begonii płaczącej. To jest taka, wiecie, begonia, która zwisa kaskadowo. I w zeszłym roku żeśmy mieli takie trzy. One wisiały tutaj też na tej rurce poprzecznej, ale pędy popuszczały przez cały sezon aż do pergoli drewnianej i też było dużo zapytań, co to za begonia jest, gdzie żeśmy kupili i jak ją uprawiać. Bardzo prosto, tak samo jak pelargonie, trzeba pilnować przede wszystkim tutaj nawodnienia, bo one też potrzebują dosyć dużo wilgoci. I co najważniejsze, to co mówiłam tutaj na początku tego odcinka, że przesadzić je do ziemi takiej zwięzłej, bo torfowa ziemia kwiatom niestety nie służy. Ona bardzo szybko przesycha i te kwiaty nie są tak efektowne, jak tego od nich oczekujemy. No i tutaj te teraz będziemy zasilać. Raz w tygodniu będę zasilać je tutaj tym nawozem, który wam pokazywałam, i też będę je opryskiwać raz w tygodniu emami. Ema z wrotyczem bądź green alga, tak na przemian. No i tak raz w miesiącu opryskam sobie je czosnkiem, wszystkie kwiaty opryskuję czosnkiem, żeby nie cierpiały tych takich niekorzystnych warunków. Można też opryskać je aspiryną. Jedna tabletka aspiryny na litr lub 2 litry wody, to już w zależności, jakie są warunki pogodowe. Jeżeli warunki pogodowe są takie optymalne, jedna tabletka na 2 litry w zupełności wystarczy. I tutaj też, tak jak w tamtym roku, były zapytania, bo są różne, jest 500 mg
i chyba 250 czy 300 mg aspiryna. Powiem Wam, że jeżeli są warunki optymalne, ta słabsza w zupełności wystarcza. Jeżeli będą takie ciężkie upały, non-stop utrzymujące się, można dać tą silniejszą na litr wody. Wtedy ona je bardzo pięknie wzmocni. To samo tyczy się ogórków, pomidorów i malin na przykład, czy innych warzyw. Na dzisiaj to tyle. Jadę dalej do roboty, bo pracuję na polu. Teraz mi pracy nie brakuje. No a Wam życzę takiego cieszenia się z małych chwil, z małych rzeczy, nie poddawania się, nie oczekiwania od losu wielkich darów, wielkich prezentów. Nauczmy się przyjmować to, co jest w danym momencie nam dane. Nawet jeżeli kwiaty gdzieś troszeczkę mniej obficie nam zakwitną, zróbmy wszystko, żeby zakwitły bardziej obficie. Jeżeli będziecie postępować tak, jak tutaj właśnie mówiłam w tym odcinku, naprawdę kwiaty będą piękne. My robimy tak tutaj kupę lat i kwiaty są przepiękne. Zresztą widzicie to na odcinkach. O, kapło mi na nos. Może tylko ptak przeleciał i mi się zdawało. O nie, joj, chyba zaczyna coś padać. Chyba. Zobaczymy, ile tych kropli spadnie, bo na razie spadło na mnie dwie, jedna na nos, jedna tu. No cóż, kochani, życzę Wam deszczu, 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 bo to niestety spadnie dwie krople i o słoneczko wychodzi. Do następnego.